cześć, witam cię. Za oknem pada deszcz, a my robimy matematykę. Dzisiaj będzie o wyrażeniach arytmetycznych, lekcja druga. Mam nadzieję, że obejrzałeś już lekcję pierwszą. Jak nie, to masz na ekranie w tej chwili link do niej. Możesz sobie przejrzeć, jeżeli uważasz, że wszystko już z niej umiesz, to zaczynamy lekcję drugą. Powiemy sobie krótko, co to są wyrażenia arytmetyczne. W podstawie programowej masz napisane, że są to wyrażenia arytmetyczne, ale nie wiem dokładnie, co pani Szumilas miała tutaj na myśli, bo definicje oficjalne są dosyć kiepsko określone i różni autorzy spierają się, że to jest to samo, co wyrażenia algebraiczne, inni, że jednak trochę co innego. Generalnie zapamiętaj sobie, że na pewno nie są to żadne przyporządkowania funkcyjne, bo o tym będziemy mówić później. Pokażę ci może, żeby było łatwiej zrozumieć kilka takich wyrażeń arytmetycznych. Tutaj, jak widzisz, są one przedstawione. Są bardzo różne, no chociażby taka zwykła 1/2 jest już wyrażeniem arytmetycznym, ale również 3D, 7B plus 1. Dziwią cię te literki. No co to znaczy, że są literki, skoro nie umiemy dodawać, ale znamy tego wartość, bo pod D możemy coś podstawić i generalnie przyjmuje się, że te literki tutaj są stałymi, czy to są jakieś stałe. Mogę powiedzieć w zadaniu, będziemy takie zadania rozwiązywać, że na przykład D jest równe 4, to wtedy 3 razy D będzie 12, przepraszam, 3 razy 4, 12, tak? I to jest właśnie, przykłady są wyrażeń arytmetycznych, jak to jest napisane, 0 i P w okresie. Znamy tego dokładną wartość, bo zakłada się też, że one nie rozbiegają gdzieś tam raczej w nieskończoność, więc nie będą to jakieś takie dzikie, piętrowe ułamki, które rozbiegają gdzieś tam nieskończenie długie są. Nie przejmuj się tą definicją. Pamiętaj po prostu, że nie ma nigdzie znaku równa się. Widzisz, są takie luźne wyrażenia jakby zawieszone tutaj, prawda, na naszym slajdzie. Oczywiście żartuję. To są wyrażenia arytmetyczne. To na przykład nazywamy dwumianem. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwa wyrazy. To też nie jest na razie jeszcze istotne. Będziemy o tym wszystkim mówić przy wielomianach. To takim słowem wstępu różne wyrażenia arytmetyczne. Dobrze. A propos tematu, przypomnijmy sobie kolejność działań, bo będziemy dzisiaj różne działania wykonywać, więc chciałbym, żebyś umiał i znał dokładną kolejność. Tutaj na tym slajdzie przedstawiłem, mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne. Te działania tutaj wykonujemy, to są najmniej ważne, te są bardziej. Teraz tak, żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili. Na pewno pamiętasz z gimnazjum, ze szkoły podstawowej, że najpierw wykonujemy potęgowanie i pierwiastkowanie. I one są ze sobą na równym szczeblu. Czyli jeżeli masz pierwiastek z czegoś i potęgę, to nieważne w których one są miejsca, najpierw wykonujesz te działania. Potęgowanie i pierwiastkowanie. Mam nadzieję, że to jest oczywiste. Potem jest mnożenie i dzielenie. Również są na tym samym, jakby na tej samej ważności. Tą samą ważność mają. A potem plus i minus to już są najgorsze, takie jakby najmniej szanowane działania wśród naszych wyrażeń arytmetycznych. Także mam nadzieję, że po prostu chcę, żebyś miał to w pamięci. Tu jeszcze taką a propos ciekawostki, bo są różne zapisy naszych działań, zwłaszcza dotyczy się to mnożenia i dzielenia. My będziemy stosowali te tutaj nieoznaczone żadnym tutaj dopiskiem. Napisałem kalkulator i inf, co to znaczy. Tak wyglądało w kalkulatorze, na pewno zauważyłeś, że masz taki krzyżyk zamiast mnożenia i taki tutaj dziwoląg zamiast dzielenia. Pamiętaj, że to jakby symbolizuje kreskę ułamkową, bo kreska ułamkowa nam zastępuje dzielenie. Jakbym to napisał 1/2, to by to znaczyło tyle samo, co 1 podzielić przez 2, prawda? Więc to jest jakby, a te kropki to coś, co wpisujemy w miejsce licznika i mianownika. To jest taki symbol przyjęty na kalkulatorze. My będziemy zapisywać dzielenie tak się zapisuje w szkole i zachęcam, żebyś tak robił. Tutaj jeszcze są takie również komputerowo, informatycznie rozpowszechnione, jak na przykład piszesz jakiś program czy coś, to wtedy używa się gwiazdki jako mnożenia i ukośnika jako... ukośnik się to chyba mówi, tak? Slash, nie wiem. jako dzielenia. To jest tylko tak jako ciekawostka, ale co jest ważne, nie używaj tego symbolu, bo on, co później będę mówił już raczej w poziomie rozszerzonym, że jednak to mnożenie i
to mnożenie to nie jest do końca to samo. Także trzymajmy się dobrze tego mnożenia i naszego dzielenia znanego ze szkoły i wszyscy będą zadowoleni. To byłoby w sumie na tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp. O, przepraszam, tu mi uciekło trochę. Teraz porobimy sobie zadań trochę. I to są zadania wyciągnięte z różnych matur. Także poćwiczcie sobie, przyjrzyjcie się dokładnie, jak to się robi. Tu mamy taki pierwsze wyrażenia arytmetyczne. Nasze polecenie do niego jest, żeby je uprościć. Co znaczy, żeby uprościć? Żeby napisać je jak najkrócej, jak najłatwiej. No to chyba jest intuicyjne, co znaczy uprościć, prawda? Żeby napisać je tak, żeby było jak najprostsze. I tyle. Co robimy z czymś takim? Bierzemy sobie, aha, mówiłem, że nie ma równa się, tak? No teraz na tym działamy. Chodzi o to, że w oryginalnym zapisie nie ma równa się. No to tak jakbym napisał, że 5 równa się 4 plus 1. Wszystko mogę zapisać równe czemuś, prawda? Po prostu działamy teraz na tym. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś zagmatwane, nie? Dobrze. Co teraz robimy? Spójrz, dodajemy sobie kolejnością naszych działań, które Ci pokazałem wcześniej. Mamy tutaj plusa, nie ma żadnych potęg, nie ma żadnego mnożenia, nic z tych rzeczy. Dodajemy sobie 11x do 2x. Mamy 13x minus 5x. No i teraz ostatnim działaniem, jakie mamy do wykonania, jest minus, czyli odejmujemy 13 minus 5, to jest 8x. I to jest już nasz finalny wynik, z tym już dalej nic nie zrobimy. No oczywiście jakbyśmy mieli podstawienie, będziemy zaraz robić takie zadania, gdzie są znane wartości, na przykład x-a, no to będzie. No i ten wynik podkreślamy sobie dwa razy, tak, i to jest nasze uproszczenie tego. Dobrze, dalej. Teraz już mamy trudniejsze, tam to była taka rozgrzewka. I wciąż mamy to samo polecenie, żeby uprościć nasze wyrażenie. I musimy zwrócić na to, jakie tu są działania. Uwaga na to, jakie tu są działania, prawda? Jak widzisz, w wyrażeniach arytmetycznych, kiedy są litery, to przyjmuje się, że jeżeli jest jakaś litera i obok niej nawias, to tutaj umownie jest zawsze symbol mnożenia. Jeżeli nie ma niczego, to jest mnożenie. Na przykład, jeżeli bym tu zapisał 4xa, to znaczyłoby, że to jest 4x razy a. Umawiamy się, że tam, gdzie nic nie ma, żadnego symbolu, to tu jest mnożenie, tu jest mnożenie. Widzisz? Więc to są działania, które będą pierwsze, jakie będziemy robić. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak się mnożyło przez takie nawiasy. To jest chyba oczywiste, nie muszę tłumaczyć. Po prostu mnożymy wyraz sprzed nawiasu razy każdy wyraz w nawiasie. I tak samo zrobimy to tutaj. Jak to będzie wyglądało? W ten sposób. Dlaczego? No to jest 4x razy x, czyli 4x kwadrat, minus 8 razy 4x, czyli minus 32x. I to jest nasz pierwszy nawias, prawda? I drugi nawias to jest x razy x kwadrat, czyli x sześcian, i plus 3 razy x, czyli 3x, minus 19. I teraz mamy już same mamy już dodawania i odejmowania, więc wszystko robimy na tej samej kolejności. I teraz, jeżeli chodzi o wyrażenia algebraiczne, czy tam arytmetyczne, co jest istotne? Żebyśmy się nie pogubili w tym wszystkim. Bo będziesz mógł potem mieć trudniejsze przykłady, gdzie będzie mnóstwo tych różnych wyrażeń, x-ów, y-ów i tak dalej, do 3, do 5, do 10. I zachęcam Cię, żebyś to sobie grupował, znaczy zachęcam Cię, po prostu grupuj sobie te wyrażenia, zaczynając od największych do najmniejszych. Mam na myśli tutaj oczywiście potęgę x-a, zaczynając od największej potęgi x-a, czy tam Twojej stałej. Tu jest x, może być a, b, mam nadzieję, że to jest jasne. I żeby się nie pogubić, oczywiście możesz sobie podkreślać, to jest bardzo dobra metoda, czyli podkreślamy sobie na przykład x do trzeciej, to jest nasz największy wykładnik x-a, później jest x kwadrat, podkreślimy go sobie na przykład dwa razy, żeby było czytelniej, i mamy teraz x-a, może jakąś falbanką jakąś, taka trochę niefortunna, no i wyrażenie wolne, które nam ostatnio zostało, to jest minus 19 tutaj, bez żadnego x-a. I teraz po prostu grupujemy to, porządkując od największych x-ów, i te, które mają tą samą falbankę pod spodem, sumujemy czy odejmujemy, zależnie od tego, jaki jest przed nimi znak. I w rezultacie wygląda to w ten sposób, że mamy jednego x-a do sześcianu na przodzie, 4x-y kwadraty, bo tutaj nie mieliśmy po prostu niczego do dodania czy odjęcia, i nasze 32x-y z trzema x-ami sprowadziliśmy do minus 29x, minus 19, przepisujemy również niebójnych wyrazów wolnych. I to jest już nasz końcowy wynik, podkreślamy go dwa razy i to jest tyle. Dobrze. Teraz następny typ zadania, z którym zetkniesz się na maturze, albo i nie, ale możesz się z nim zetknąć, to jest
takie polecenie. Uprość, a następnie oblicz dla podanej wartości. Co to znaczy oblicz dla podanej wartości? O, ja tutaj dałem, że a jest równe minus 2, b jest równe minus 4. Czyli znamy wartość tych liter tutaj w naszym wyrażeniu. Ale widzisz pewnie, że dosyć niewygodnie byłoby teraz tu podstawiać minus 2 i minus 4, bo mamy tego mnóstwo i łatwo byłoby się pogubić. Dlatego tak jak sugeruje polecenie, uprościmy najpierw to wyrażenie, tak samo jak robiliśmy poprzednie, a dopiero potem podstawimy te wartości pod nasze stałe, czyli a i b. Oczywiście, że możesz to od razu tutaj wstawić, ale no, kto kto woli, prawda? Dobrze. Będziemy teraz upraszczać. Przepisałem jak na razie to wyrażenie, które mieliśmy tam na początku. I teraz będziemy mnożyć przez siebie. Zobacz, tu mamy mnożenie tych dwóch nawiasów. Tu mamy mnożenie tego, co jest przed nawiasem razy ten nawias. I tutaj mamy też również takie samo mnożenie. Więc będziemy wymnażać wszystkie te nawiasy i wygląda to... taki jest nasz efekt końcowy. Co tu się stało? No chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu przemnożyliśmy każdy wyraz z tego nawiasu przez wyraz z tego nawiasu. Czyli mamy tutaj po prostu 2ab minus 8a kwadrat minus 3b kwadrat plus 12ab. No i tych nawiasów już nawet nie będę o nich opowiadał, bo to jest chyba zrozumiałe. Upraszczamy dalej. Przechodzimy teraz do tego wyrażenia, które mieliśmy wcześniej. I co tutaj się dzieje? Tak jak Ci mówiłem, robisz tak, że zaznaczasz sobie te wyrażenia z największą potęgą, czyli tutaj mamy a kwadrat. Dlaczego akurat a? Po prostu, jeżeli nie wiesz, jak sobie je uporządkować, to porządkuj je alfabetycznie. Tu nie chodzi o to, że to jest jakiś błąd czy coś, tylko po prostu to moim zdaniem estetycznie wygląda i rzeczywiście tak, taka jest ogólnie przyjęta forma, że najpierw mamy a, potem b, jeżeli byłoby c, to c, potem d i tak dalej. Od największej potęgi do najmniejszej. No i mamy a kwadrat, b kwadrat, no i ab już bez kwadratów, najmniejsza potęga zostaje na szarym końcu. Tutaj mieliśmy a, b, no i to ab nam się tutaj, przepraszam, to ab nam się tutaj odjęło. Oczywiście upraszczamy dalej. Nie upraszczamy dalej, przepraszam. Mamy teraz już wystarczająco dobrze uproszczone. Tak, prawda. Bo tutaj się już nic nie da zrobić. Widzisz, to już jest wyraz na tyle uproszczony, że już nie wyciągniemy z tego nic więcej. Jeżeli byłoby polecenie tylko uprość, to byśmy to podkreślili dwa razy i napisali, że to jest już nasza odpowiedź. Ale nie jest takie polecenie, bo cały czas nam tutaj wisi nad głową, że to jest a minus 2 i b minus 4, co jeszcze raz tutaj nam wyskoczyło, żeby nas dręczyć, prawda? Co robimy? Wstawiamy po prostu. Wstawiamy, niczym się nie przejmując, minus 2 w miejsce a, minus 4 w miejsce b. Tak jak tutaj. A zastąpiłem minus 2, b zastąpiłem minus 4. Nic tutaj więcej nie zrobiłem. Co dalej teraz robimy? Dalej po prostu działamy. To są zwyczajne działania. Po prostu poziom podstawowy bardzo. Podnosimy do kwadratu. Tu również. Tu po prostu przemnożyłem minus 2 razy minus 4. Myślę, że w tym nie ma nic trudnego. Co musisz po prostu uważać, żeby przy mnożeniu dużych liczb, na przykład 16 do kwadratu, żeby dobrze to wymnożyć i żeby uważać na znaki, jak tu mamy na przykład mnożenie minus razy minus, pamiętaj, oczywiście daje plus, prawda? Tak samo, dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj, nawet liczby się zgadzają. Liczymy dalej, tutaj nam wyszło 16, 16 do kwadratu jest 256, to jest 112. Tutaj rozpisałem to wszystko. No myślę, że to jest łatwe, po prostu chciałem to rozpisać, żebyś widział skąd to się bierze. Liczymy dalej. To wymnożyłem zgodnie z kolejnością działań. To również, tak jak Ci mówiłem, kolejność działań jest bardzo istotna i zawsze o niej musisz pamiętać. To jest kolejna rzecz, na którą zwracać uwagę. Na kolejność działań, na to, żeby dobrze wyrachować, żeby był dobry wynik i na znaki. To są trzy najważniejsze rzeczy w liczeniu takich wyrażeń i w ogóle wszystkich innych obliczeń, jakie będziesz wykonywał później. No i wyszliśmy na coś takiego. W tym momencie po prostu sobie to mianownik już mamy znany, teraz tylko doliczymy sobie do końca licznik. To jest już nasz ostateczna forma, teraz po prostu to skracamy. 1296 i 28 skrócą się ładnie przez 4, czyli tutaj jeszcze raz to napisałem, czyli to będziemy mieli minus 324 przez minus 7. Minus się nam zredukuje, bo minus przez minus to jest plus, czyli 324 siódme. I to jest już nasz końcowy wynik, podkreślam go dwa razy. Oczywiście
możesz wyciągnąć całości, nie jest to konieczne. Wiem, że mówili zawsze, że wyciągać całości i tak dalej, ale to raczej w gimnazjum, bo w szkole średniej już rzadko się to robi, chyba że masz taką potrzebę albo, nie wiem, chcesz wiedzieć ile to jest, 324/7, tak praktycznie, jak będziesz na przykład liczył jakieś tam, ile kafelków potrzebujesz kupić czy czegoś, to wiesz, że to jest 46 2/7, czyli tak 46 z hakiem, to już nam coś bardziej mówi niż 324/7, prawda? Ale tak generalnie nie musisz wyciągać całości. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o wyrażenia algebraiczne. Podsumowując, po prostu musisz uważać na te rzeczy, które wspomniałem na filmiku, czyli dokładnie pamiętać o kolejności działań. No i kiedy widzisz litery, to nie bój się, bo to są zwykłe wyrażenia, takie same jak każde inne. Mam nadzieję, że teraz już poradzisz sobie ze wszystkimi takimi zadaniami na maturze. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.